Cześć Bartek, słuchaj, jesteś pierwszą osobą, która udzieli wywiadu tuż po mistrzostwach. Dwa puchary, dwa pierwsze miejsca w klasie 2WD i 4WD. Jak się bawiłeś? Bawiłem się super, tor był przyjemny, fajne ściganie. Słuchaj, niedługo runda w Zgierzu, Race Stars, ona chyba też będzie jako jedna runda halowych mistrzostw Polski. Tam szykuje się ostra konkurencja, przyjadą nieźli zawodnicy, chyba też zapowiedział się Michał Orłowski, więc tam chyba będziesz miał pole do popisu, co? No, będzie fajnie, będzie czas na sprawdzenie, w którym miejscu się znajdujemy, gdzie jesteśmy. Fajny test przed EOS-em. Zobaczymy, no. Fajnie będzie się z kim ścigać, fajnie, że Michał będzie. Czołówka przyjeżdża. No okej, niestety się tam nie zobaczymy, nie będę tam obecny, ale trzymam kciuki za jak najlepszy wynik. Może uda się objechać Michała. No, zobaczymy, raczej będzie ciężko, bo Michał jest stabilny i szybki zawsze, więc będę próbował, ale zobaczymy. Bartek, do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć Sonia. Słuchaj, rzadko na koniec mistrzostw widuję Cię bez pucharów. Tym razem się nie udało. W 2WD i w 4WD piąte i szóste miejsce. Konkurencja była dzisiaj ostra? No, to były dla mnie w Polsce pierwsze zawody w Modi i ja dopiero zaczynam w tej klasie, więc dla mnie to był zawsze dobry trening. Wybierasz się do Zgierza, w sumie to już chyba 2 tygodnie do tej rundy, gdzie też no, zawodnicy czołowi z Europy się pojawią. Będzie na pewno jeszcze trudniej niż tutaj. Tak, ale no im trudniej, to tym więcej mogę się nauczyć, tylko zyskam też. Spotkam ludzi z Europy, co na pewno mi też pomoże, więc ja tam nie mogę się oczekać. Na takiej nitce jak była tutaj w Błoniu, jeździło Ci się lepiej 2WD czy 4WD? 2WD jakoś, te łuki mi się lepiej wklejały, ale gdyby nie tyle łuków, to wydaje mi się, że bardziej by mi podpasowało 4WD. Sonia, nie będziemy się widzieć niestety w Zgierzu, nie będzie mnie tam, natomiast trzymam kciuki za fajną zabawę i za może miejsce na podium. Ostatni wywiad dzisiejszego dnia, koniec już niedzieli, wszystko jest pakowane. Paweł już chciał uciekać, ale jeszcze go zgarnąłem. Paweł, szło Ci przez 2 dni bardzo dobrze, byłeś w czołówce. Ostatecznie w 4WD byłeś 4., a w 2WD w stoku byłeś 5. Czego zabrakło, żeby stanąć na podium? Trochę szczęścia. 2 pierwsze biegi finałowe, 2WD, 4WD, niestety awarie, niedojechane, no i potem już ciężko. Trochę z rytmu wybity, no jak masz przegrane 2 biegi praktycznie bez punktów, to już ciężko się na pudło dostać. Musiałbym wygrać albo być drugi. No troszkę zabrakło. W 4WD była szansa, ale niestety. W 2WD była ogromna konkurencja, tam ponad 40 zawodników startowało. Od początku byłeś w czołówce, zakwalifikowałeś się do finału A. No tam czołowi zawodnicy tak naprawdę z Polski przyjechali, więc to 5. miejsce to chyba i tak niezły sukces, co? Nie, no jasne. No jest troszkę niedosyt, bo po eliminacjach byłem 3., więc było to szansa na pudło, ale no wyszło jak wyszło. Niestety awaria i może przekreślić cały Twój wynik. Paweł, wybierasz się do Zgierza na Race Stars? Oczywiście, już zapisany dawno. No dobra, to może tam się uda na pudło stanąć. Trzymam kciuki. Do zobaczenia na następnej rundzie. Dzięki, do zobaczenia.